Polityka w południe. Dzień dobry, Michał Kolanko, audycja Polityka w południe. Państwa i moim gościem w studiu Radia dla Ciebie jest poseł Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel, wiceszef Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Zacznijmy może od misji tworzenia rządu przez premiera Morawieckiego. Czy ona ma w ogóle sens? Po co w ogóle misja, która nie może być zrealizowana? Oczywiście, że ma sens, bo jest zawarta w Konstytucji, jednak to jest jej podstawa. Pan prezydent podjął decyzję, że zgodnie z tradycją powierzy misję tworzenia rządu temu ugrupowaniu, które w wyborach zwyciężyło, które uzyskało największe poparcie i najwięcej mandatów w Sejmie. Oczywiście różne scenariusze mogą być realizowane. Bierzemy pod uwagę i sukces, i bierzemy pod uwagę tego sukcesu brak, ale to nie znaczy, że mamy z tej okazji nie skorzystać, że mamy się poddać, że mamy nie zaprezentować Polakom alternatywy, że mamy nie dać szansy politykom, którzy może nie są dziś zachwyceni z decyzji swoich liderów na to, żeby wesprzeć rząd, który stawia polskie bezpieczeństwo, polską suwerenność w centrum spraw. No, to są wszystko argumenty przemawiające za tym, żeby pan premier Morawiecki realizował tę misję. Ale myśli pan, że ona coś przyniesie politycznie? Rozumiem, że to jest pomysł polityczny na bycie w opozycji, tak de facto. Czy no nie, no jak się tworzy rząd, jak się tworzy rząd, to się nie jest w opozycji. No nie, ale PiS zaraz będzie w opozycji, o czym też świadczy to, że przedstawiłem pana jako wiceszefa Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych, a nie szefa. No, większość parlamentarna dzisiaj taka jest, jaka jest, ale no, to nie znaczy, że mamy nie próbować budować innej większości dla rządu. Są różne przecież scenariusze funkcjonowania rządu, również taki, który nie opiera się o większość parlamentarną. Również budujemy pewne mosty na przyszłość, bo wie pan, nawet zakładając, że powstanie jednak rząd oparty na dzisiejszej większości parlamentarnej, to będzie to rząd zróżnicowany, to duże niedopowiedzenie. Wcale nie wiadomo, czy tam zaraz te kłótnie, które już spowodowały na przykład, że partia Razem nie będzie miała swoich przedstawicieli, nie doprowadzą do większej dekompozycji tego układu. A co do tego rządu i tego programu, tak rozumiem, jego program zostanie przedstawiony w exposé. No, tak, to oczywiście teraz pan premier prezentuje ten tak zwany dekalog polskich spraw, czyli takie najważniejsze zagadnienia, które mogą łączyć. No bo zdajemy sobie przecież sprawę, że potrzebujemy szerszego wsparcia, ale oczywiście program, który by chciał realizować, przedstawi pan premier Morawiecki w exposé. Niezależnie od tego, jaki będzie wynik głosowania nad wotum zaufania, to będzie też pewne nasze zobowiązanie. A czy będą jakieś kolejne zaskoczenia? Bo na przykład jednym z zaskoczeń w tym tygodniu, czy chyba było to, że Prawo i Sprawiedliwość w tym dekalogu polskich spraw nie wykluczyło finansowania przez państwo in vitro. Będą jeszcze takie kolejne zwroty akcji? Tu chodzi, ten projekt jest szerszy, bo to jest ten projekt pewnego bonu do wykorzystania przez obywatela. To jest zgodne z tą filozofią, którą Prawo i Sprawiedliwość realizuje od zawsze w bardzo wielu kwestiach. Czy to jeśli chodziło o sprawę posyłania sześciolatków do szkół, my twierdziliśmy, że po prostu Polacy muszą mieć wybór. Nie nakaz, a wybór. To samo było z wiekiem emerytalnym, możliwość przejścia później na emeryturę, ale kwestia wyboru. I tutaj też to jest pomysł bonu, który może zostać zrealizowany przez obywateli tak, jak sobie tego życzą. I to jest właśnie spójne z tą naszą filozofią. A jak pan będzie głosował w sprawie in vitro w Sejmie? Bo wczoraj było pierwsze czytanie dosyć burzliwe. No, pierwsze czytanie było burzliwe, było na sali plenarnej. Jeszcze jest chwila prac nad tą ustawą. Głosowanie, jak sądzę, w następny wtorek. Takie na tę chwilę chodzą informacje. Pierwsze czytanie dopiero, to będą jeszcze prace w komisjach, jeśli... No pytanie oczywiście właśnie, ale jak szybko pan w tym potoczą czytaniu, się... Wyśle pan projekt do komisji czy do kosza?
Nie, no oczywiście, że do komisji, no to to raczej tutaj to nie ulega wątpliwości. Rozmawiamy między sobą, zastanawiamy się, jak każdy z nas postąpi później, kiedy już ten projekt będzie finalny, bo to jest jeden z tych projektów, przy których w Prawie i Sprawiedliwości nie obowiązuje żadna dyscyplina czy linia klubowa. Każdy głosuje tak jak uważa. Co to... A finalnie zagłosuje pan jak? Tak czy przeciw? Tak, czy... Znaczy nie sądzę, żebym głosował przeciw temu projektowi. No, diabeł tkwi w szczegółach, więc jeszcze będę się z nim dokładniej zapoznawał, żeby zobaczyć, czy się wstrzymać, jeżeli będą jakieś wątpliwości, czy z czystym sumieniem głosować za. No to jest jeszcze przede mną. A jak, czy kwestia unijnych traktatów, kwestia suwerenności, to będzie kwestia, wokół której PiS będzie budowało swoje kampanie i swoją tożsamość na przyszłość? To nie jest kwestia nawet o tożsamość Prawa i Sprawiedliwości, czy przede wszystkim to nie jest kwestia tożsamości Prawa i Sprawiedliwości. To jest naprawdę kluczowa i żywotna kwestia państwa polskiego i interesu wszystkich Polaków. Oczywiście innych krajów członkowskich, zwłaszcza tych mniejszych, czyli tych, które będą miały jeszcze słabszą pozycję również, no ale naszym obowiązkiem jako polskich polityków jest troszczyć się o interes Polski i będziemy oczywiście to podkreślać, bo to jest bardzo poważne zagrożenie. Po pierwsze, to jest uruchomiony proces zmiany traktatów. To nie jest jakaś tam opinia komisji konstytucyjnej, bo sobie ktoś coś wymyślił, komuś się coś przyśniło. Tak jak próbuje się bagatelizować tę sprawę. Tutaj niektórzy komentatorzy, niektórzy politycy tak mówią. Nie, to jest po prostu uregulowany proces zmiany traktatów, który się rozpoczął. I rzecz druga, no tego typu zmiany miałyby miażdżące konsekwencje dla polskiej suwerenności, dla polskiej niepodległości, dla możliwości prowadzenia suwerennej polityki. Wszystkie zasadnicze kwestie trafiłyby do Brukseli. Wszystkie, czyli na przykład, ale to wymagałoby zmiany, ale zmiana traktatu to jest dopiero... I któryś tam krok po tej decyzji Parlamentu Europejskiego. No tak, ale żeby, przywołując Hobbita, no każda podróż zaczyna się od wyjścia z domu, od pierwszego kroku. No to ciekawe porównanie, przyznam szczerze, nie spodziewałem się, że w trakcie dzisiejszej rozmowy padnie nawiązanie do kultury popularnej właśnie w sensie Hobbita, ale nie ma pan wrażenia, że to jest trochę jednak, że PiS ten temat po prostu przegrzewa, że to jest zbyt daleko idąca i to jest trochę abstrakcyjna dla wyborców rzecz? No właśnie o to chodzi, no, że ona nie może być dla wyborców abstrakcyjna, dlatego my o tym tak intensywnie informujemy, bo no właśnie, wydaje się, to długa droga, to jeszcze wszystko przed nami, to rozmaite procedury, ale każda zmiana traktatów, czy to Lizbona, czy jakakolwiek inna, zaczynała się w którymś momencie, trwała około 2 lat, więc tu też widzimy dużą determinację ze strony tych sił, które chciałyby stworzyć jakiś europejski moloch quasi państwowy do tego, żeby to zrealizować. Dlaczego nagle takie przyspieszenie? Dlaczego nagle pod koniec de facto kadencji, kiedy zazwyczaj tradycyjnie Parlament Europejski już nie podejmuje żadnych nowych inicjatyw. Tak to zazwyczaj wygląda w Brukseli. Nagle komisja się zbiera, nagle bardzo szybko po komisji idzie to na plenarkę i w zasadzie parlament jest już zamknięty. Teraz nie ma znaczenia, jakie będą wyniki przyszłorocznych wyborów do Parlamentu Europejskiego, bo jest duża szansa, że ugrupowania tak zwane suwerennościowe będą miały tam mocniejszą reprezentację. Być może takie głosowanie jak wczoraj już by się nie udało, ale za to będzie to już w gestii innych ciał. No i jeszcze jedno. To głosowanie wczorajsze by się nie udało, gdyby ta 9 polskich wybranych w Polsce europosłów, część z listy Lewicy, część z listy Koalicji Europejskiej, której przecież patronowała Platforma Obywatelska, gdyby oni zagłosowali przeciw. Wtedy jednym głosem, ale ten projekt by upadł. Co do przyszłości, to też pytanie o znaczenie kolejnych wyborów samorządowych, europejskich w przyszłym roku. Jak pan widzi ich znaczenie dzisiaj? Które są ważniejsze?
Myślę, że jedne i drugie są równie ważne. Wybory samorządowe no, oczywiście mają swoją wagę polityczną pod względem tego, kogo uznamy za zwycięzcę. Mówię uznamy, bo to jest taka specyfika tych wyborów. No, zwyczajowo porównujemy wyniki do samorządów wojewódzkich, bo tam partie idą pod własnymi szyldami, raczej nie w koalicjach. No, to jest takie najbardziej aplikowalne, porównywalne do innych wyborów, chociaż oczywiście przecież są jeszcze wybory do powiatów, do rad, na prezydentów, wójtów, burmistrzów, więc zawsze jest ten problematyczny moment ze wskazaniem zwycięzcy wyborów, no, ale one są też przede wszystkim ważne dla obywateli, no, którzy będą mogli ocenić swoich dotychczasowych włodarzy. No a wybory europejskie, jak właśnie pokazuje kwestia, o której przed chwilą rozmawialiśmy, nabierają coraz większego znaczenia. To też jest bardzo, bardzo ważne pytanie, jak będzie wyglądała frekwencja, no bo tradycyjnie w Polsce frekwencja w wyborach europejskich jest najniższa ze wszystkich typów wyborów. To też pytanie, czy Polacy uznają te sprawy za ważniejsze i bardziej gremialnie pójdą do urny. A czy PiS pójdzie do tych wyborów jeszcze pod własnym szyldem obecnym? Bo niedawno pojawiły się informacje, że PiS chce zmienić nazwę. Ale jeszcze bardziej niedawno pojawiło się dementi Rzecznika Prawa i Sprawiedliwości. Czyli PiS nadal będzie PiSem. PiS jest PiSem, bo... W sensie nazwy. Nie ma żadnej zmiany nazwy. Tak jak mówię, przywołuję te słowa naszego rzecznika, a kluczowe jest to, co nas konstytuuje, te podstawowe wartości, przywiązanie do wolności, do solidarności, do sprawiedliwości. No to są kwestie, które czynią nas tym, kim jesteśmy. A no tak, ale też pytanie, czy na przykład słyszałem, że będzie kongres programowy w kolejnych miesiącach, trudno powiedzieć, nie ma chyba jeszcze daty. I tam ta tożsamość będzie ulegnie jakiejś zmianie, korekcie? No te fundamenty, aksjomaty Prawa i Sprawiedliwości, one, mówił o nich wielokrotnie chociażby świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński, założyciel naszej partii, no one zmianie nie ulegną. No oczywiście każda partia ewoluuje, każda partia się musi dostosowywać do nowych warunków. My musimy być w roli nie tych generałów, którzy debatują, jak wygrywać przeszłe bitwy, ale tych, którzy są gotowi wygrywać następne. No, rolą partii politycznej jest brać udział i zwyciężać w wyborach po to, żeby zdobywać władzę, po to, żeby zmieniać Polskę. Też jest, no tak, ale czyli korekty są możliwe, tak, jak rozumiem. No, kto nie rozwija, ten się cofa. A jest już jakiś wniosek w Prawie i Sprawiedliwości, jakaś analiza po miesiącu od wyborów, ponad miesiącu, co się wydarzyło? Wiele jest tych analiz, bo to są też analizy cząstkowe, analizy samych wyników, analizy rozkładu demograficznego, rozkładu geograficznego, analizy poszczególnych punktów kampanii, komunikacji w kampanii, wyników różnych kandydatów. To jest no, duża praca, ale też no, ona ma taką specyfikę, że nie do końca będziemy się nią dzielić. Proszę wybaczyć, proszę naszych słuchaczy o wybaczenie. No, bo, tak jak mówię, to, co mówiłem wcześniej, zadaniem partii jest zwyciężać, a zespoły, nie wiem, na przykład już tak jak idziemy w różne porównania, zespoły Formuły 1 nie zdradzają szczegółów, co tam mają pod maską, tylko są sprawne. No, a wybory, na koniec jeszcze w tym cyklu będą wybory prezydenckie, oczywiście w 2025 roku. Czy myśli pan, że kiedy poznamy kandydata lub kandydatkę w tych wyborach z Prawa i Sprawiedliwości? No to jeszcze przed nami. Do wyborów jest jeszcze ponad rok, grubo ponad rok, tak? Jeżeli zakładamy, że będą w okolicach maja, czerwca, no to ponad półtora roku do tych wyborów, więc no jeszcze za wcześnie. No, oczywiście byłbym w stanie, nie zrobię tego, bo zaraz by się otworzyły spekulacje, ale byłbym w stanie wymienić pewnie od ręki z 10 potencjalnych kandydatów. 10 czy 10? No 10, oczywiście. No, PiS jest partią, która w żaden sposób nie ogranicza dostępności jakichkolwiek funkcji czy stanowisk dla żadnej z płci. No, dość powiedzieć, że to przecież my mieliśmy kobietę na funkcji szefa klubu, to my mieliśmy kobietę na fotelu premiera, w fotelu marszałka Sejmu. Oczywiście kandydatów i kandydatki spokojnie mógłbym mnożyć, ludzi, którzy nadawaliby się do startu w wyborach prezydenckich. No bo pamiętam, że prezydent Andrzej Duda, obecny prezydent, został
wskazany przez Prawo i Sprawiedliwość 11 listopada w listopadzie roku poprzedzającego wybory czyli prezydenckie. Czyli logika pokazuje, gdy jeśli to miałoby się utrzymać, taka logika, taki kalendarz, no to kandydat lub kandydatka PiS poznalibyśmy ją lub jego w jesienią 2024 roku, czyli za rok mniej więcej o tej porze byłoby to jasne. Byłaby w tym pewna elegancka symetria, ale oczywiście nie twierdzę, że tak będzie. Tak, symetria to jest coś, co czasami w polityce się zdarza i w mediach też, natomiast... Tak, i czasami nie jest najlepiej odbierane. Takie życie. Natomiast wracając, bo wydaje się, że dzisiaj wybory prezydenckie są bardzo poważną sprawą, dlatego że jeśli opozycja utrzyma, nie zmieni się skład, nie zmieni się matematyka sejmowa, to opozycja nie będzie mogła odrzucać weta prezydenta. Czyli w 2025 roku de facto rozstrzygnie się to, czy daleko idące zmiany legislacyjne będą możliwe. To prawda, to jest jeden z elementów tej nadchodzącej kampanii, tej decyzji, którą Polacy będą podejmować, bo no to prawda, niezależnie od tego, kto będzie tworzył rząd na wiosnę 2025, to wybory prezydenckie będą miały wpływ tak na możliwości no albo porozumienia się z ośrodkiem prezydenckim, znalezienia wspólnych tematów, albo właśnie niewetowania, czy wetowania, czy przełamania weta, to bez wątpienia będzie tutaj znaczące. Wróćmy jeszcze na chwilę do Sejmu. Pierwsza rzecz, jeśli chodzi o Sejm, no to już zdążyłem w trakcie naszej rozmowy zauważyć, że przestał pan być szefem Komisji Spraw Zagranicznych, został pan wiceszefem. No ale też, czy w Prawie i Sprawiedliwości jest takie poczucie, że PiS zostało źle potraktowane, jeśli chodzi o podział komisji? Znaczy, chciałbym, żeby to jasno i precyzyjnie wybrzmiało. To nie chodzi o to, że my mamy poczucie, że to jest kwestia naszych emocji, że to jest poczucie jakiegoś poszkodowania, bo to nie w tym rzecz, nie rzecz w tym, kto jakie funkcje pełni, ale rzecz w tym, że obywatele, którzy głosują na poszczególne partie polityczne, powinni być szanowani. Na Prawo i Sprawiedliwość głosowało ponad 7 milionów obywateli i zgodnie ze sejmowym zwyczajem, z tym parytetem uzależnionym od proporcji, od wielkości klubu, no Prawo i Sprawiedliwość powinno mieć 12 szefów komisji jako klub największy. No, tymczasem zaproponowano nam 5 szefów komisji. Dla kogoś, kto tego nie śledzi, dla kogo to są abstrakcyjne liczby, porównanie. W zeszłej kadencji Platforma Obywatelska, która była drugim co do wielkości klubem, miała 6 szefów komisji, a cała opozycja miała 10. Dziś Prawo i Sprawiedliwość, które jest największym klubem, zaproponowano nam raptem 5, czyli mniej niż miał drugi co do wielkości klub w zeszłej kadencji. No ewidentnie coś tu jest nie tak. Ewidentnie nie jest tutaj odwzorowana wielkość reprezentacji parlamentarnej. A jak się panu podoba styl prowadzenia obrad przez nowego marszałka Szymona Hołownię? Bo wydaje się, że wiele osób zaskoczył. Zaskoczył. Ja wiem, że jest bardzo promowany jako taki tutaj marszałek, no nie chcę przywoływać znanego dowcipu o ciętej ripoście, no ale taki luźny marszałek, który sobie komentuje, ale no tak, najpierw rzeczy zasadniczych, bo ja wiem, że Szymon Hołownia się tej funkcji uczy, bo trafił na funkcję marszałka Sejmu bez żadnego doświadczenia parlamentarnego, praktycznie bez doświadczenia politycznego, w wyniku politycznego porozumienia. I ja rozumiem politykę, która za tym stoi, jest szefem jednego z ugrupowań, które tworzą większość sejmową, coś mu się należało, wynegocjował sobie marszałka Sejmu. To rozumiem. No ale za tym idzie, no niestety, właśnie brak doświadczenia, brak znajomości regulaminu i to już jest widoczne na sali sejmowej. Przegapił ostatnio wniosek formalny, nie poddał go pod głosowanie. No, próbuje debatować z ministrami, czy mają prawo, czy nie mają prawo zabrać głosu, no kiedy regulamin mówi jasno. Kiedy zaczęliśmy powoływać się na regulamin, to zaproponowano jakąś protezę, czyli interpretację regulaminu przyjętą przez prezydium Sejmu. No ja bardzo przepraszam, no ale to regulamin jest aktem prawa o randze ustawy i
interpretacja czy wykładnia prezydium Sejmu no nie może zmieniać regulaminu Sejmu, więc no to są takie rzeczy no, z poważniejszych błędów, które popełnia. No a ja też uważam, że nie jest rolą marszałka Sejmu, chociaż być może to fajnie wypada w mediach, być może to się dobrze ogląda, tylko trzeba wyjść z roli jurora w programie telewizyjnym. Nie jest rolą marszałka Sejmu komentowanie czy wchodzenie w jakieś dyskusje z posłami na mównicy. Ja w Sejmie widziałem przez 8 ostatnich lat, mogę tak powiem, tak przytaczając klasyczny cytat, to przez 8 ostatnich lat to marszałkowie, marszałek Kuchciński, marszałek Witek wielokrotnie dyskutowali z posłami. Sam pan to widział. Nie, ale ja mówię o czymś innym. No oczywiście, no jeżeli na przykład, nie wiem, przez całe marszałkowanie pani marszałek Witek, strona opozycyjna, ciągle tam ktoś krzyczał, że mu nie działa karta, no to pani marszałek rzeczywiście mówiła czasami, że tak, nie działa, bo na przykład jeszcze system nie osiągnął całej sprawności, bo głosowanie jeszcze się nie rozpoczęło. No ale takie polemizowanie, czy ktoś ma prawo coś powiedzieć, czy ktoś nie ma prawa czegoś powiedzieć, no myślę, że to nie do końca, że to jest trochę wypadnięcie z roli marszałka Sejmu. No zobaczymy, jak to dalej będzie wyglądać. Ten Sejm na pewno zapowiada się ciekawie. Mają być komisje śledcze, nawet nie jedna, trzy, pięć, dużo będziemy mieli o czym... A dla kogo ten wywiad? Dla RDC? To bez kozery powiem 500. No, 500 może nie, ale na pewno ma być ich co najmniej trzy, bo trzy widziałem już uchwały, więc będziemy mieli o czym co komentować, o czym rozmawiać. Teraz bardzo już dziękuję za rozmowę państwa i moim gościem. Dzisiaj był Radosław Fogiel, poseł na Sejm, wiceszef Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie, miłego dnia.